W dynamiczny sposób rozwija się kariera Norberta Hubera, 19-letniego reprezentanta Polski w siatkówce. Pochodzący z Chumnisk zawodnik niedawno w Czechach zdobył wraz z kolegami złoty medal i tytuł mistrza świata juniorów, a ostatnio trenował z pierwszą reprezentacją Polski pod okiem selekcjonera Ferdinando de Giorgiego. 11 lipca Norbert Huber był gościem burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki. Przy okazji spotkania z burmistrzem siatkarz opowiadał o swoich sukcesach i planach na najbliższą przyszłość. Norbert, ostatni raz rozmawialiśmy ze sobą dokładnie 2 lata temu, w lipcu 2015 roku. Opowiadałeś wtedy o swoich planach. Twoim największym marzeniem wtedy było powtórzenie, zdobycie tytułu mistrza Polski kadetów z AZS-em Rzeszów. Tymczasem rzeczywistość tak przyspieszyła, że i mistrzostwa Europy kadetów, mistrzostwa świata w tym roku. Podziel się swoją opinią na ten temat. Tak, od zeszłego roku dużo się zmieniło. Zdobyliśmy razem z Resowią brązowy medal mistrzostw Polski dla juniorów. Ja zdobyłem nagrodę dla najlepszego blokującego tych zawodów. Dla mnie to naprawdę duże wyróżnienie. Poza tym zdobyliśmy kwalifikację na mistrzostwa świata w Berlinie. No i tydzień temu zdobyliśmy w Czechach mistrzostwo świata juniorów, bardzo duży sukces, bardzo jestem zadowolony, że byłem w składzie tej drużyny. Dziękuję za zaufanie od moich trenerów, którzy nie bali się postawić na mnie, i wierzyli w moje umiejętności, mimo tego, że jestem rok młodszy od reszty chłopaków, a oni teraz cały sezon grali w Plus-Lidze. A ja chodziłem do szkoły jeszcze w SMS-ie i graliśmy w pierwszej lidze, ale ogólnie zarcało kształt, bardzo dobry turniej i szkoda, że się skończyło. Wróćmy może do tych wielkich dni w Czechach. Rodzice byli na miejscu, ale większość, myślę, mieszkańców naszej gminy z Chumnisk, Brzozowa oglądali Was w telewizji i dostarczyliście niesamowitych emocji. Czy mógłbyś opowiedzieć o tych ostatnich meczach, o świętowaniu triumfu? To rodzice byli na miejscu, ogólnie to większość rodziców każdego zawodnika przyjechało na ten turniej. Na fazę tą o medale to przyjechało już bardzo dużo kibiców. Przyjechała także zorganizowana grupa kibiców z mojego nowego klubu z Ceradu Czarnych Radom. Bardzo miło było naprawdę grać przy takiej publiczności. Szkoda tylko, że ten turniej nie był taki bardzo medialny. Znaczy, może był troszkę taki medialny, ale dużo ludzi nie przychodziło na mecze, mimo że hala była bardzo duża i mogło dużo ludzi przyjść oglądać mecze. Atmosfera, z każdym meczem czuliśmy, że gramy o coraz więcej. Mecze te grupowe to dobre było przetarcie do następnego następnych meczy, bo nie byliśmy przed turniejem w optymalnym składzie i optymalnej formie. Każdy miał jakieś problemy zdrowotne i taki pierwszy mecz w optymalnym składzie zagraliśmy z drużyną z Maroka. Dosyć egzotyczna drużyna, jeśli chodzi o siatkówkę. Następne mecze graliśmy z Czechami, z Kanadą. Były to już bardzo wymagający przeciwnicy, ale nie zrobiło na nas to dużego wrażenia. Mimo że wygraliśmy 3-0, to oba mecze to dostarczyły sporych emocji i w każdym meczu musieliśmy grać z rywalem punkt za punkt, bo jeden błąd to przekreślał naszą grę i wynik seta na korzyść rywala. Kolejne mecze w grupie drugiej to bardzo dobre mecze i bardzo dobrzy przeciwnicy. Iran, Chiny i Kuba to bardzo dobre drużyny w naszej kategorii wiekowej. Mecz z Chinami trochę taki też na własne życzenie. 5 setów. Na szczęście zwycięskie. Mecz z Kubą kolejny to wiedzieliśmy, że
dobry zespół i silny fizycznie, ponadprzeciętne umiejętności, jeśli chodzi o i warunki fizyczne, jeśli chodzi o zawodników w tej kategorii. Aczkolwiek 3-0 wygraliśmy. No i właśnie, i ten mecz z Iranem, który tyle kontrowersji wzbudził. Tak. Czy to rzeczywiście tak, tak się nie lubicie z nimi? Znaczy, to jest tak, że no, oni trochę nas prowokowali, nie byliśmy im dłużni, bo to były takie pozytywne emocje, które nas trochę pobudzały w tym spotkaniu, mimo że Iran grał bardzo dobrą siatkówkę w tym turnieju. Nie zagrał takiego meczu jak z nami. Grał naprawdę bardzo dobrze w każdym elemencie i bardzo ciężko nam się grało. Przegrywaliśmy 2-1, jednak graliśmy o zwycięstwo, bo w każdym meczu graliśmy o zwycięstwo, bo ważne było to, abyśmy nie przegrali meczu, bo mamy taką, ustanowiliśmy dużą pasę i dużą serię zwycięstw. No, mecze o medale to już nie trzeba było nas motywować, bo Brazylię graliśmy, to 3-2 było dla nas, to naprawdę też na własne życzenie te 500, bo prowadziliśmy 2-0, potem trochę uciekło koncentracji, Brazylia zaczęła lepiej grać i w tie-breaku musieliśmy walczyć o zwycięstwo, jednak cieszę się, że było 500, bo jakby było 300, to nie smakowałoby tak, jak smakowało za 500. No a finał to już myślę, że postawiliśmy kropkę nad i, taką przysłowiową, i zasłużenie wygraliśmy ten turniej, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, myślę, że macie taką opinię walczaków, zwycięzców, że nic innego niż zwycięstwo was nie interesuje. To ważna rzecz, taka mentalność zwycięzców. Było to widać i w meczu z Brazylią, z Iranem. No, jedni mówią, że takie stawianie sobie takiej poprzeczki, żeby nie przegrać meczu, to może przeszkadzać. Ja osobiście uważam, że to nie przeszkadza, tylko jeszcze bardzo buduje w czasie meczu, kiedy przegrywaliśmy spotkania. No tak, powrót z trzech i kolejna niespodzianka, prawda? Bo powołanie do kadry do lat 23, czy na sparring partnera do kadry Di Giorgiego, nie banalne rzeczy. Kadra do lat 23, to już wiedziałem od dłuższego czasu, że zostaniemy powołani. Jednak ze względu na to, że jest w Egipcie taka sytuacja polityczna i zagrożenie terrorystyczne, to zdecydowaliśmy się odmówić. No, jedna osoba z tej drużyny juniorów pojechała na zgrupowanie, które zaczęło się wczoraj. Kadra seniorów to naprawdę dla mnie duże wyróżnienie. W sumie w środę, jak zadzwonił do mnie trener, to na początku byłem taki zszokowany i potraktowałem to na początku jako żart, ale potem zadzwonił znowu drugi trener, kierownik, i powiedział, żebym przyjechał, i ustalaliśmy szczegóły, i wtedy już wiedziałem, że to nie są żarty. Każdy trening od środy do soboty był dla mnie czymś super. Każdemu życzę, abym miał taką okazję, bo trenować z takimi zawodnikami i przy takim trenerze to super rzecz. Myślę, że dobrze się pokazałem przed trenerem, pod okiem trenera, i wykorzystałem te 5 dni maksymalnie, jak tylko się mogło. Na koniec pożegnałem się miło z trenerem Nie powiedzieliście żegnaj, tylko do widzenia. Tak. Powiedziałem do widzenia. Powiedziałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, to może do mnie dzwonić o każdej porze dnia i nocy i ja będę gotowy, bo no, jeżeli zadzwoni, to na pewno pojadę i jeszcze raz, i no, choćby to miało być 1 czy 2 dni, i pomóc w treningu. No i super, że tak się zdarzyło, i tyle. To już tak na koniec wróćmy może to na nasze krajowe podwórko. Radom montuje ciekawą ekipę.
trener Prygiel, myślę, że też masz spore nadzieje, wiążesz z tym sezonem. Tak, z tym sezonem wiążę spore nadzieje. Jest to mój nowy klub, pierwszy sezon w Plus Lidze. Bardzo chciałbym się dobrze zaprezentować. Osobiście uważam, że... Znaczy ja taki sobie stawiam cel, abyśmy... No i tak mam, no tak bym chciał, abyśmy walczyli o medale Plus Lidzi, bo mamy dobrą drużynę i uważam, że możemy dużo namieszać w tej lidze w tym sezonie. Myślę, że mamy dobrą drużynę, dobre transfery. Zarząd klubu zrobił. Jest dobry młody trener, który na pewno nam pomoże w sukcesie. No jeżeli miałby być taki sukces i no... Być może będzie szansa walki o medale. No mam nadzieję, że będzie szansa, że nie będziemy grać o środek tabeli, tylko będziemy bić się z najlepszymi o złoto Plus Lidzi. No teraz na koniec zapytam prywatnie, bo pewnie by dziewczyny z Brzozowa i okolic tego nie wybaczyły. Skąd taki pomysł na taką fryzurkę? Nie no, ta fryzurkę to kolega w sumie. Taki pomysł mi podrzucił, bo akurat mnie on strzygł mnie, ale no ja tam nie przywiązywałem zbytnio uwagi do mojej fryzury, to taki eksperyment był, bo od razu przed półfinałem ogoliłem się znowu na łyso i no, taki miły trochę akcent, ale jakoś... Można żartobliwie powiedzieć, że tym bardziej błyszczałeś na boisku. No tak, jakoś musiałem się wyróżniać, jak nie mogłem na boisku, to musiałem coś fryzurą, a tak naprawdę to... No, taka zwykła fryzura, każdy musi się tak obciąć, a wyszło, że to ja się obciąłem. Pozdrawiam wszystkich widzów i sympatyków portalu rbrinfo.pl.